edycja Sanatorium Miłości budzi bardzo skrajne emocje. W miłosnym show TVP zebrało się bowiem w tym sezonie 12 bardzo silnych osobowości. Każdy próbuje znaleźć swoje miejsce w programie. Według internautów pomiędzy uczestnikami najbardziej miesza Małgorzata i to dzięki niej w programie Afera goni aferę. W siódmym odcinku zdarzy się jednak coś, co może zmienić bieg wydarzeń. Siódmy odcinek Sanatorium Miłości już wywołuje wiele emocji, choć jego emisja dopiero w niedzielę wieczorem. Wszystko za sprawa opublikowanej w sieci zapowiedzi, z której wynika, że intryga Małgorzaty przyniesie oczekiwane dla niej skutki. W nagraniu seniorka stwierdza z satysfakcją w głosie: ja to naprawdę inteligentnie rozgrałam. O co dokładnie chodzi, tego dowiemy się dopiero dziś wieczorem, ale na tyle, na ile poznaliśmy Małgorzatę z dotychczasowych odcinków, można się spodziewać, że będzie się działo. Janina z Sanatorium Miłości zdemaskowała oszusta. Teraz mówi otwarcie o związku z Tadeuszem. Małgorzata nie odpuszcza, dzięki niej wciąż coś się dzieje. Przypomnijmy, że seniorka z Sobótki na razie w oczach widzów wyrasta na największą intrygantkę turnusu. Po przyjeździe do ośrodka od razu z zapałem zabrała się za poszukiwania drugiej połówki. Najpierw wycelowała w Andrzeja z Milanówka. Gdy ten bardziej zainteresował się Teodozją, poprzysięgła mu zemstę. Potem wybrała się na wycieczkę bryczką ze Stanisławem. W trakcie seniorzy nie szczędzili sobie czułości, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Uwadze energicznej kobiety nie umknął również specjalny gość jednego z odcinków, Józef Raciniewski. Internauci zarzucają Małgorzacie, ze wszędzie wciśnie swoje 3 grosze, jednak bez niej w programie nie działoby się aż tyle. Nie ma lekko. Małgorzata z Sanatorium Miłości pod ostrzałem internautów dowozi wóz żenady. Do kuracjuszy dołącza nowa uczestniczka. Namiesza? W najbliższym odcinku produkcja zapowiada nagły zwrot akcji. Przełomowe wydarzenie w kratka Sanatorium Miłości. Decyzja jednej osoby wstrząśnie wszystkimi kuracjuszami. Kto wykorzysta tę okazję? Wszystko się okaże już w niedzielę o 21:20 w TVP1, czytamy na Instagramie programu. Z innych postów wynika, że jedna z kuracjuszek odejdzie z programu, a jej miejsce zajmie ktoś zupełnie nowy. Pojawi się ktoś, kto może być zagrożeniem dla par, które już się utworzyły. Do tego igraszki na basenie, poważne rozmowy i atmosfera rywalizacji. Będzie się działo.